Szanowni Państwo, Bogusław Chrobota, Karpacz, Forum Ekonomiczne, już 32. I jak zwykle na koniec naszych spotkań w namiocie Rzeczpospolitej spotkanie z profesorem Grzegorzem Kołodką, z którym zawsze o tej porze roku rozmawiamy o świecie, o jego naturze, o zmianach, o tym, czego należy oczekiwać. Panie profesorze, rok po wydaniu książki Wojna i pokój. Czy spodziewał się pan takiego scenariusza tego konfliktu? Tak, bardzo podobnego. Chociaż w międzyczasie liczyłem na to, że może dojść do negocjacji, do rozmów, do jakiegoś zawieszenia. Obaj sprzyjaliśmy temu bardzo. Tak, tak, że tym, co mówiliśmy i co pisaliśmy. Czyli liczyłem na to po cichu, że jednak, zwłaszcza, że były pewne próby w drugim, trzecim miesiącu konfliktu z udziałem sekretarza generalnego ONZ-u, z udziałem, co ciekawe, prezydenta Turcji i nawet było pewne zainteresowanie pozytywne ze strony prezydenta Zełenskiego, który sformułował pewne warunki, które wtedy z miejsca Kreml odrzucił. Wtedy też jeszcze liczyłem na to, że dobrze, to byłyby bardzo trudne, niezwykle trudne, ale negocjacje, ale byłoby zawieszenie broni. Przestaliby zabijać się, a przy okazji także umierać inni niewinni ludzie. Więc na to po trochu liczyłem, ale wspomniał pan książkę, jak pisze i pokazuje, to jest tam także rozdział krótki, jak długo będzie trwała ta wojna i pokazuje, że to może być również konflikt pokoleniowy. To nie jest analogia, ale wskazuje na przykład ten konflikt na Bliskim Wschodzie. On się zaczął, mówię o wojnie, w 1967 roku, mamy rok 2023 i problem dalej jest nierozwiązany i od czasu do czasu także giną ludzie, choć nie na tą skalę, na jaką giną ludzie wskutek haniebnej napaści Rosji na Ukrainę. Co trwanie tego konfliktu, jego kontynuacja, mówi o dzisiejszej Rosji i o dzisiejszej Ukrainie? No, na powierzchni zjawisk mówi to, że jedni i drudzy w sposób uparty, z uporem, który na pewno może wzbudzać podziw po stronie ukraińskiej, ale skłania do potępienia po stronie rosyjskiej, oni obstają przy swoim punkcie widzenia, przy swoim podejściu do sprawy, co niezwykle utrudnia osiągnięcie kompromisu, czy nawet jakiś wstępny wysiłek zmierzający do pokojowego kompromisu. I ten dialog, który kiedyś będzie miał miejsce, bo to się skończy, moim zdaniem, tu też nie zmieniam punktu widzenia, to się skończy negocjacjami, tylko pytanie jest po poniesieniu jakich kosztów w postaci zniszczonych istnień ludzkich i dosłownie ludzi zabitych i takich, którzy z innych powodów w związku z wojną umrą, ale także zniszczonych życiorysów, zniszczonych ludzkich szczęść poprzez różne dramaty i gigantycznych strat materialnych, których przecież pomoc zagraniczna, w tym nasza Polska, nie niweluje. Niszczone są zasoby, a pomoc to są wyłącznie strumienie, które podtrzymują w jakimś stopniu funkcjonowanie wstrząśniętej wojną ukraińskiej gospodarki, ukraińskiej polityki. A z drugiej strony to pokazuje, i to jest bardzo dramatyczne i niezwykle trudne, pytanie jest, jak do tego podchodzić. Są zupełnie różne narracje. Pamięta pan, jest też rozdział w mojej książce, przeciwko komu skieruje się gniew ludu i pokazuje, że mechanizmy narracji i propagandy, perswazji politycznej, medialnej w sytuacji kontrolowania mediów w dużym stopniu przez kremlowski reżim powodują to, że złość ludu, bo wskutek sankcji Rosjanie są dotknięci także pewnymi dotkliwościami, ta złość ludu kieruje się nie przeciwko Putinowi i Kremlowi, a przynajmniej nie w jakimś zasadniczym stopniu, tylko przeciwko nam, przeciwko Zachodowi, w tym również przeciwko Polsce. Tego my do końca nie wiemy, bo ja niespecjalnie wierzę w badania, nawet prowadzone przez Centrum Lewady. Innych, panie redaktorze, lepszych nie znam, ale ja po prostu opieram się ale na ja tych też wynikach. Znam trochę Rosję. Ja wiem, że tam zawsze pod skórą tej lojalności wobec oficjalnej propagandy jest taki wewnętrzny sprzeciw wobec państwa. Nie tylko tam. Że oni są za mało odważni, żeby się postawić temu państwu. No dobrze, wobec tego miejmy nadzieję, że nawet badania Lewady są nieobiektywne do końca i że jest trochę inaczej i że
rośnie grupa ludzi, część społeczeństwa Rosji, która chętnie by zmiotła, prawda, z powierzchni Władimira Putina, natomiast cały czas nie przeradza się to i moim zdaniem to jeszcze trochę za czasu zabierze, choć ja na to liczę. To jest dla mnie ten najbardziej optymistyczny i rok temu, i obecnie scenariusz. To znaczy, że upadnie reżim Putina i że zastąpi go ktoś, no nie jakiś wielki zwolennik liberalnej demokracji, społecznej gospodarki rynkowej, o prozachodniej orientacji. Nie jestem naiwny, ale jednak przynajmniej ktoś, kto powie dosyć tej absurdalnej wojny, nie stać nas na nią politycznie, od strony humanitarnej, ale także ekonomicznie. I to moim zdaniem, teoretyzując, może nastąpić w każdej minuty, ale może i za 10 lat też nie nastąpi. My po prostu tego nie wiemy. Uważam, że ten reżim Putina cały czas trzyma się mocno i znakomicie ze swojego punktu widzenia socjotechnicznie rozgrywa tą swoją potępienia godną napaść na Ukrainę, żeby się raczej wzmacniać, a nie dać się osłabiać. Pańska książka Wojna i pokój nie jest wyłącznie o tej wojnie, tylko jest o wojnach jako takich i o pewnych meandrach globalizacji, tak to nazwę. Jak wpłynęła ta wojna już po półtora roku od jej rozpoczęcia, pańskim zdaniem, na procesy globalizacyjne? W sposób bardzo ciekawy, dlatego że no jednak toczy się od kilku lat. Ja po raz pierwszy użyłem tego określenia już 9 lat temu w jakiejś publikacji w roku 2014. Druga zimna wojna. Częściej słyszymy w polityce, w publicystyce określenie nowa zimna wojna. I ona zasadniczo była na linii w większym stopniu USA-Chiny, ale także i USA-Rosja. I teraz ta wojna, konflikt, najazd Rosji na Ukrainę powoduje to, że pewne kraje, przy czym mówiąc o krajach czy o państwach, no raczej mam na myśli ich elity polityczne. Ja byłem niedawno w takich państwach, gdzie wiedza o tym konflikcie i wojnie na Ukrainie jest bliska zeru. Na przykład w Czadzie, albo we wschodnim Timorze, czy na wyspach Świętego Tomasza i Książęcej. To jest tak daleko, oni mają swoje problemy i swoje konflikty, gdzieniegdzie bliskie zbrojnych, jak na przykład w Czadzie, gdzieniegdzie pokojowe, ale jednak konflikty społeczno-gospodarcze. I dla nich ta wojna jest tak daleko, jak dla Polski, ja wiem, wojna w Jemenie, czy obecnie konflikt w Sudanie, gdzie też byłem zanim te wojny wybuchły, również w Etiopii. Teraz bym tam nie pojechał, bo byłoby to po prostu na granicy śmiertelnego ryzyka. I teraz jak się przyglądam temu wędrującemu światu, to widzę, że te elity polityczne, ci przywódcy, ale oni występują medialnie, to kształtuje świadomość, to kształtuje wiedzę albo ignorancję tych, którzy głównie oglądają telewizję albo siedzą w internecie. Jeszcze niektórzy czytają gazety, choć w wielu krajach nie ma tak znakomitych gazet jak pańska Rzeczpospolita. I pytanie jest, co oni w tych gazetach czytają. I widzę wyraźnie, że wzmacnia się pozycja Chin. Chiny umiejętnie wykorzystują wstrząsy geopolityczne wynikające także z tej wojny na Ukrainie do tego, żeby zyskać sympatię, wsparcie, zbliżenie różnych innych państw w tak zwanym kiedyś trzecim świecie, a teraz moi koledzy neoliberałowie powiedzieliby wyłaniające się rynki, emerging markets, a więc to są te kraje, inni mówią, biednego czy biedniejszego południa. Przy czym to teraz wszystko wymagałoby różnych ale i dalszych wyjaśnień, bo inaczej się zachowuje na przykład Indie, które mają olbrzymie znaczenie w światowej polityce, a inaczej inne państwa BRICS, a jeszcze inaczej jakieś inne państwa, jakby się przyjrzeć, kto teraz przystępuje formalnie do tak zwanego BRICS, to logicznie to się nie za bardzo kupy trzyma, dlatego że tam są Zjednoczone Emiraty Arabskie, tam jest równocześnie Arabia Saudyjska i Iran, to dobrze, bo to są kraje wrogie, a skoro będą w jednym ugrupowaniu, to może być to jakiś dodatkowy instrument rozładowywania napięć między nimi, ale wyraźnie widać, że Chiny zwiększają swoją pozycję w światowej polityce wskutek tego, że pozycja Rosji osłabła w zdecydowanej większości przypadków, choć są miejsca, gdzie się wzmocniła ze względu na reżimowców tam panujących, dla których Putin jest dużo bliższy ich ideologii i
fałszywemu, fatalnemu systemowi wartości. No i są Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone dalej są tym, ja wiem, dla jednych symbolem wolnego świata i tak zwanych zasad opartych o, czy też funkcjonowania opartych o jakieś zasady, a inni uważają, że to jest hipokryzja. I również w tym okresie bardzo mocno widać, że jest jakiś resentyment państw pokolonialnych. Zwiększa się sceptycyzm, czy resentyment antyfrancuski w byłych koloniach francuskich, antybrytyjskich w byłych koloniach angielskich. I w to wchodzi Rosja, która ma niewielką ofertę pozamilitarną. I w to wchodzą w Chiny, które mają potężną ofertę, bo mają ofertę ekonomiczną i finansową. Rosja ma jeszcze ofertę zbożową dla świata, pamiętajmy. Rosja to jest drugi chyba im eksporter zbóż, co w Afryce daje poważne przełożenie na lokalną politykę na przykład. Rosja jest potężnym eksporterem cały czas nośników energii, chociaż, z czego też trzeba sobie zdawać sprawę, o czym też w książce już piszę, eksporterem numer jeden na świecie wskutek tego zamieszania gazu płynnego w tym roku stały się Stany Zjednoczone i Stany Zjednoczone stały się drugim na świecie eksporterem ropy naftowej, wyprzedzając Rosję. Ale w Afryce na przykład są kraje, które nie potrzebują rosyjskiej ropy i gazu, ba, mają swoją i my, Europejczycy, kupujemy. To jest Algeria, to jest Nigeria, to jest Angola, to są niektóre, to jest Sudan, to są niektóre inne kraje, ale jest bardzo wiele krajów, które nieustannie kupują także, zwłaszcza ropę naftową, pomimo sankcji, które Zachód nałożył na Rosję i słusznie, nie można, nie było nie nałożyć sankcji. Pytanie jest, jak skuteczne są te sankcje albo dlaczego wciąż są tak mało skuteczne, ale jest bardzo wiele sposobów ominięcia tych sankcji. Ja nie jestem w tych kwestiach specjalistą, ale ze zdumieniem czytam bardzo poważne analizy, które pokazują, że ta nasza Europa Zachodnia, w tym Unia Europejska, niektóre państwa dalej kupują ropę i gaz rosyjską tylko poprzez różnych pośredników, więc to nie jest bezpośrednio od Rosji, ale Boże, mam nadzieję, że nie w Polsce. Czasami... Spodziewa się pan, że Rosja wpadnie w spiralę kryzysu w najbliższych latach? Tak, oni sobie nie poradzą. Oni sobie nie poradzą, bo choć ten lud pracujący i niepracujący rosyjskich miast i wsi jest zawzięty, oni są bardzo odporni. To, że oni są historycznie doświadczeni, to jest mało ważne w tej chwili, bo się pokolenia powymieniały. Pytanie jest, jaka jest odporność psychologiczna obecnego pokolenia na różne dotkliwości i jak długo będą akceptować tę sytuację, bo będą słyszeć przez kremlowską tubę propagandy, że wrogi Zachód jest winien tego, że ja wiem, nie można kupić BMW, jak ktoś ma dużo pieniędzy, albo zjeść McDonald'sa, jak ma tych pieniędzy mało. Choć jedzą coś, co się nazywa wkusno i toczno, co się niczym podobno od tego McDonald'sa nie różni. No ale to są sprawy ważne, mniej czy bardziej. I długo Rosja w ten sposób nie pociągnie. Jest poważne ryzyko kursowe, choć oni bardzo umiejętnie jednak zarządzają tym kursem, mówię oni, a wspólna polityka Banku Centralnego Rosji, która z punktu widzenia technokratycznego jest naprawdę niezła i polityka fiskalna, ale oderwanie, odizolowanie Rosji od wielu ogniw, łańcuchów zaopatrzeniowych i zablokowanie możliwości w miarę łatwego zarabiania twardych walut, które są potrzebne, żeby importować, a w Rosji się importuje masę rzeczy i w niektórych sektorach łącznie na przykład z niektórymi przetworami żywnościowymi. To był taki okres, kiedy większość była z importu. Oni zostali od tego odcięci. Substytucja importu produkcją krajową jest bardzo utrudniona. Pewne problemy ułatwia im rozwiązywać, ułatwiają Chiny. Inne zobaczymy na dniach, jak będzie spotkanie we Władywostoku północno-koreańskiego Kima i prezydenta Putina. Jakieś asortymenty broni wielka Rosja będzie kupowała od najbardziej paskudnego reżimu autorytarnego, jaki mamy na świecie, od północnej Korei, ale tak długo, jak nie będą odblokowane rezerwy walutowe na poziomie około 300 miliardów dolarów, a nie będą. Nie będą, dopóki nie dojdzie do porozumienia rosyjsko-ukraińskiego, akceptowanego przez system międzynarodowy, w tym ONZ-owski. I tego światełka w tym tunelu jeszcze nie widać. To Rosja praktycznie straciła. Pytanie jest, co będzie dalej. Połowę swoich rezerw walutowych, też o tym piszę już w książce, natomiast
to, czego oczywiście nie przewidywałem rok temu, ale jakby mi pan powiedział, czy spodziewa się pan tego, że ja wiem, za rok tacy moi wybitni koledzy, jak choćby Larry Summers, jeden z bardziej znanych ekonomistów na świecie, kiedyś amerykański sekretarz stanu, prezydent najlepszej uczelni Harvardu, on we współautorami napisał artykuł, który opublikował online The Economist, że są możliwe w sposoby legalne przejęcia tych zamrożonych rezerw rosyjskich po to, żeby i przekazania tego na Fundusz Odbudowy Ukrainy. Ja nie jestem prawnikiem międzynarodowym, ale ja uważam, że takiego sposobu nie ma, że to byłaby inna grabież, a ja nie jestem zwolennikiem odpowiedzi grabieżą na grabież. Te rezerwy mają być dalej zablokowane, zamrożone, bo to jest instrument sankcji na Rosję. Natomiast to nie jest takie proste, że można zabrać to i dać teraz Ukraińcom, żeby oni odbudowywali, finansowali z tego swoją odbudowę. I tutaj może pan mi z tego uczynić zarzut, ale ja akurat sobie tego nie robię. Ja napisałem bardzo szybko, bo to był chyba marzec albo kwiecień w zeszłym roku, drugi, trzeci miesiąc tej wojny. Financial Times opublikował mój artykuł, jak sfinansować odbudowę Ukrainy po wojnie. Bo ja w trzecim miesiącu wojny wciąż liczyłem na to, że to nie będzie konflikt pogłębiający się, poszerzający i coraz trudniej rozwiązywalny, bo on dzisiaj jest trudniej rozwiązywalny niż pół roku temu, niż rok temu. I obawiam się, że jak tak dalej pójdzie, a idzie, Bill, amerykański sekretarz minister spraw zagranicznych, sekretarz stanu Blinken, w Kijowie znowu zapewniają tych Ukraińców o tym naszym poparciu. Jest także artykuł, rozdział w tej książce, komu zależy na tym, żeby ta wojna trwała długo. To jest najtrudniejsze pytanie i wiem, że tu moje poglądy są chyba najbardziej kontrowersyjne, bo ja uważam, że niektórym zależy na tym, żeby ta wojna trwała, a nie na tym, żeby ona się jak najszybciej zakończyła, na czym mnie zależy. Zawsze są tacy, którzy zarabiają na wojnie, w związku z tym to jest logiczne i oczywiste. Dokładnie. Znamy te przypadki nawet z polskiej historii. Niektórzy kończąc powiedzieli, że ta wojna musi trwać tak długo, aż Rosja będzie tak osłabiona, żeby nigdy więcej nie mogła czegoś podobnego zrobić, ale żeby była tak aż osłabiona, to ona musi trwać być może jeszcze drugie, trzecie i czwarte półtora roku, bo na razie Rosja nie jest tak osłabiona, żeby była już na kolanach. To potrwa trochę. Myślę, że niedługo wrócimy do tej rozmowy na temat tej wojny i jej meandrów. To jest, często rozmawiamy, w związku z tym myślę, że jeszcze w tym roku taki wywiad z państwa otrzymacie od nas. Natomiast ja, korzystając z pańskiej obecności tutaj na forum w Karpaczu, chciałbym zapytać pana również o polską politykę, o pańskie komentarze do tego, co się dzieje w kampanii wyborczej. Już wiemy, że gospodarka jest podporządkowana w polityce w 100% w Polsce. Te ostatnie oferty kampanijne PiSu, choćby 800+, lokalna półka, czy par excellence, mam wrażenie, polityczne obniżenie stopy referencyjnej NBP o 0,75 punktu procentowego. Jak pan się na to wszystko zapatruje? Mam bardzo negatywne zdanie o kampanii przedwyborczej czy wyborczej. Uważam, że jest na żenującym poziomie. Mówię o kulturze dyskusji, czy o braku kultury dyskusji głównych jej aktorów, a więc przede wszystkim polityków rządzącej formacji, jak i opozycji, często słusznej w stosunku do tego, co oni robią. Wolałbym żyć w czasach i w miejscu, gdzie byłoby trochę więcej kultury politycznej. Po drugie, ja jestem jednak ekonomistą, zasadniczo jestem makroekonomistą. Ja lubię fajne programy, to, że ma być lepiej, więcej, szybciej, taniej, czyściej i tak dalej, ale zawsze podchodzę do tego odpowiedzialnie. Nigdy nie należy obiecywać czegoś, odnośnie do czego nie ma się pewności, że to będzie zrealizowane, jeśli do władzy dojdziemy. Wobec tego ani koalicja rządząca, uzurpująca sobie trzeci termin kadencję wyborczą, ani opozycja nie powinna obiecywać gruszek na wierzbie. Dzisiaj, idąc na tę rozmowę z panem redaktorem, tu w hotelu Gołębiewskim, właśnie w Karpaczu na forum, goląc się, włączyłem telewizor. Włączył się na stacji TVP Info. I co ja słyszę? Jakąś dyskusję
że jest kolejny program, którego pan nie wymienił. On bardzo fajnie też wygląda. Bony szkolne na wycieczki. 5 milionów dzieci pojedzie na koszt państwa, czyli nasz podatników, na wycieczki pedagogika dumy to się nazywa. Aha, no dobrze, to pewnie będzie bardzo wiele elementów patriotyzmu, które czasami dla mnie zatrącają o nacjonalizm albo polską megalomanię, czego też nie lubię, ale bardzo lubię zapoznawanie się z najprzeróżniejszymi elementami kultury, więc niech dzieci jeżdżą. Ale w tej dyskusji, o której trochę słyszałem, w tej telewizji, słyszę wystąpienie przedstawiciela, chyba posła opozycji, który mówi, jak my to mało wydajemy na edukację z budżetu państwa i że oni mają w swoim programie zwiększenie udziału do 6%. I wszyscy kiwają głowami, że oni się z tym zgadzają. Otóż, panie redaktorze, to jest po prostu nieporozumienie. Dlatego, że te dzieci w tych szkołach, co mają jeździć, te podstawówce już na te wycieczki krajopoznawcze, one wiedzą, że udziały sumują się do 100%. Wydatki można równocześnie zwiększać i na edukację, i na zdrowie, gdzie też mają wzrosnąć bodajże do 7%, i na obronę narodową, tak zwaną, czyli na wojsko. Wydatki, jeśli rośnie dochód narodowy albo wpływy z dochodu, które ściągamy do budżetu w postaci podatków i innych tego typu opłat. Natomiast udziały sumują się do 100%. Więc gdyby mi ten poseł powiedział, że on jest za zwiększeniem natychmiast albo radykalnie nakładów na oświatę z 4 do 6%, tnąc te wydatki o 2 punkty procentowe PKB z 4,3 do 2,3 wydatków obronnych, to ja jestem za. A jak oni głoszą rzeczy takie, że oni wszystko zwiększą, to się po prostu kupy nie trzyma. Z tego też punktu widzenia uważam, że bo będzie tego więcej. Teraz codziennie PiS będzie coś ogłaszał i codziennie będzie konfrontowana z tym opozycja, która też pewnie będą coś ogłaszali różne partie, które z tej opozycji funkcjonują. A moja druga uwaga jest taka, że ja mam déjà vu. Ja odmówiłem wejścia do rządu, jak wygrały wybory SLD i PSL w roku 93, gdyż nie zostały zaakceptowane moje warunki programowe i personalne. Był wrzesień. Ale z różnych powodów szybko przestał być ministrem finansów wicepremierem Marek Borowski. Sprawa wróciła, zostały przyjęte moje warunki programowe i personalne. Wszedłem do rządu w kwietniu 94, a więc to było pół roku mniej więcej po objęciu władzy przez koalicję SLD-PSL. Dlaczego mam déjà vu? Jak ja zobaczyłem wtedy, jaki jest zlepek koncepcji programowych SLD i PSL, to się za głowę złapałem. To po prostu było niewykonalne. Nie to, że to się nadawało do wyrzucenia do kosza, bo tam było wiele racjonalnych elementów, ale one były niekompatybilne, one łamały zasadę kompleksowości, twardego, zrównoważonego finansowania. Wobec tego z zespołem zakazaliśmy rękawy, albo raczej fałdy mózgowe i napisaliśmy strategię dla Polski. Uważam, że sytuacja jest podobna teraz i jeśli PiS wygrałby znowu te wybory i wygrałby trzecią kadencję, to on nie będzie w stanie tego programu i tych obietnic, które teraz zgłaszają, zrealizować. Ja mam takie wrażenie, ja nie wiem, że pan prezes Kaczyński powiedział, każdy minister ma zgłosić jakiś świetny pomysł. I oni teraz zgłaszają, że rzodkiewka ma być dziś zerwana, a jutro ma być w Żabce, bo jak nie, to ja nie będę mógł jeść swoich wegetariańskich warzyw. I że 2/3, prawda, rzodkiewek mają być made in Poland, a ten zgłasza, prawda, że dzieci będą jeździły tu, a tamci mówią, że posiłki w szpitalach będą wreszcie dobre, chociaż ktoś inny powie, jak 8 lat rządzicie, to dlaczegoście tego nie zrobili wcześniej, to nie mogły one być dobre wcześniej i tak dalej. Jestem ciekaw, co kolejni ministrowie zgłoszą z tych swoich programów, tylko no zawsze będę zadawał pytanie, jak to ma być sfinansowane, a moim zdaniem to się nie finansuje. I na koniec jeszcze poproszę o komentarz w sprawie obniżenia stóp referencyjnych NBP przez Radę Polityki Pieniężnej. Jak pan ocenia, czy to jest właściwy kierunek, czy to jest właściwy moment? Co może to spowodować? W sumie mam mieszane uczucia ze wskazaniem na pozytywne. Uważam, że mniej więcej w tym czasie, choć gdyby to ode mnie zależało, to pewnie poczekałbym, aż ze względów także psychologicznych stopa inflacji mierzona tempem wzrostu cen w porównaniu do
tego samego miesiąca poprzedniego roku będzie jednakże psychologicznie jednocyfrowa. Uważam, że tak już jest, że we wrześniu inflacja mierzona wrzesień do września ubiegłego roku jest jednocyfrowa, więc raczej bym się wstrzymał z obniżeniem stóp procentowych i zrobił to miesiąc później, czy aż o 0,75. Znowu mam uczucia mieszane ze wskazaniem na to, że to jest nieźle, choć jest to ryzykowne posunięcie, dlatego że stopy procentowe, podkreślmy to, muszą być zawsze skierowane na oczekiwaną inflację, a nie na przeszłą. Wobec tego jest pytanie, jaka będzie ta inflacja w następnych miesiącach. Moim zdaniem wiele przesłanek przemawia za tym, że ona będzie sukcesywnie, miesiąc po miesiącu, coraz niższa. Wobec tego ogólnie i kierunkowo obniżanie stóp procentowych, choć niekoniecznie w tym momencie i niekoniecznie aż o 0,75 punktu procentowego, jest zasadne. Natomiast obok tego jest polityka. To jest niezależny bank centralny ze swoją Radą Polityki Pieniężnej, ale ludzie, którzy tam pracują, łącznie z wybitnymi fachowcami, oni mają także, niestety, swoje poglądy polityczne. I nie ulega wątpliwości, że takie posunięcie teraz wzmacnia rządzącą formację, bo jest wyrazem głębokiej wiary niezależnej Rady Polityki Pieniężnej, że proces dezinflacji trwa wskutek słusznej polityki rządu. Więc to wzmacnia narrację i argumentację polityczną władzy rządowej. Natomiast ze ściśle ekonomicznego punktu widzenia jest sporo sensu w takim posunięciu. Panie profesorze, bardzo uprzejmie dziękuję. Jak zwykle, proszę Państwa, kończymy forum w Karpaczu tą rozmową. Ona zapewne będzie za rok znowu, ale zanim ta za rok, to wielokrotnie jeszcze będziemy się spotykali na łamach Rzeczypospolitej. Uprzejmie dziękuję panu profesorowi i Państwu za uwagę. To ja dziękuję.